Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt ABC. Krawędź AD jest wysokością ostrosłupa. Oblicz objętość ostrosłupa ABCD, jeśli wiadomo, że AD ma 12 jednostek, BC 6, BD i CD po 13. BD i B i CD, czyli tak, tu mamy 13, tam z tyłu mamy też 13. Wysokość AD ma 12, a my musimy policzyć objętość. Objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. I teraz tak, zobaczmy, tutaj mam odcinek AC, oznaczam go X jako X i odcinek AB też będzie X, to będzie trójkąt równoramienny. Dlaczego? Bo widzę, że tutaj bok DC i DB są tej samej długości. Czyli zobaczmy, jakby będę budował Pitagorasy na takich samych trójkątach prostokątnych. Czyli z trójkąta DAB mam takiego Pitagorasa. X kwadrat plus 12 kwadrat równa się 13 kwadrat, czyli X kwadrat plus 144 daje 169, czyli X kwadrat to 25, czyli X to jest 5. I teraz tutaj tak samo zobaczmy, mam x kwadrat plus 12 kwadrat daje 13 kwadrat, czyli też musi wyjść x równe 5. Czyli już mam dwa boki z trójkąta z podstawy. I teraz co jeszcze potrzebuję? Zobaczmy, wiem z treści zadania, że BC to 6. Czyli tu mam 6. Czyli trójkąt w podstawie to jest trójkąt ABC, trójkąt równoramienny. Może nie wyszedł do końca. Równoramienny. Ok, teraz lepiej. I zobaczmy, tu mam 5, tu mam 5, tu mam 6. Czyli patrząc na ten trójkąt, tutaj będzie jakby BCA. Prawda? BCA. Tu jest 5, tu jest 5, czyli 5 i 5. No i teraz zobaczmy, jak pole tego trójkąta policzyć. Muszę sobie wyliczyć jego wysokość. Z Pitagorasa, zobaczmy. Wysokość w trójkącie równoramiennym dzieli podstawę na dwie równe części, czyli 3 i 3. I mamy 3 kwadrat plus h kwadrat daje 5 kwadrat, czyli 9 plus h kwadrat to 25, h kwadrat to 16 i h to 4. Nasze h to 4. Zatem pole podstawy, czyli pole tego trójkąta ABC, to jest podstawa, czyli 6 razy wysokość, czyli 4 na 2, czyli 6 razy 4, 24 na 2 to jest 12. Podstawa to 12, czyli objętość to będzie 1 trzecia pola podstawy, czyli 12 razy wysokość, którą tutaj mamy podaną, czyli też 12, czyli mamy 12 razy 12, 144 na 3, 144 dzieli się na 3, to będzie 48 jednostek sześciennych. 48 jednostek sześciennych.